We czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją przepis dopuszczający aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Uzasadniając, Trybunał podkreślił, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju, wobec czego powinno być chronione przez ustawodawcę w każdej fazie rozwoju płodu. Swoje zdanie na temat wyroku, który wydał Trybunał Konstytucyjny, wypowiedział również poseł na Sejm Wojciech Saługa, nie kryjąc oburzenia. Na wniosek grupy posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości, ale też Konfederacji i kilku PSL-u, Fasadowy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące przepisy o aborcji są niezgodne z konstytucją. Ja przypomnę, że ten kompromis aborcyjny zawarty jeszcze w latach 90. był do tej pory nieruszany. I z jakichś powodów pod przykrywką koronawirusa Jarosław Kaczyński postanowił złamać ten kompromis, skłócić ludzi. Wie, że ludzie za bardzo nie mogą wychodzić na ulicę, bo jest to dzisiaj nielegalne i pod przykrywką koronawirusa wdraża dyktaturę, likwiduje demokratyczne instytucje państwa, plus wprowadza drakońskie, antypolskie, antyludzkie przepisy. I to jest taka kwintesencja tego, co się wydarzyło. Żeby to było prawo obowiązujące, będzie potrzeba zmiany ustawy. Grupa posłów PiS, ponad 118 posłów złożyło takie zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Dawniej by to nie przeszło, ale dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest na sznurku Jarosława Kaczyńskiego. To fasadowy trybunał, który wydaje wyroki pod dyktando polityków. Trudno mówić o niezależności. Spodziewano się, że ten trybunał wyda taki werdykt. Było to robione tylko po to, żeby napuścić jednych Polaków na drugich, żeby wykorzystać pandemię do tego, żeby wdrażać nieżyciowe, nieracjonalne i kłótliwe przepisy. Jarosław Kaczyński ma tą zdolność wyprowadzania ludzi na ulicę, wkurzania ludzi, budzenia agresji, ale w tym musi być jego jakiś pomysł na to, że właśnie tak robi. Chyba o to mu chodzi, żeby ludzie byli na ulicach i żeby być może polała się krew. Jest wielu protestujących przeciwko posiedzeniu w sprawie aborcji oraz środowiska popierające całkowity zakaz. Jednym z nich jest pan Dawid Bugdał. Wyrok, którego nie potrafię zaakceptować. Trwałe uszkodzenie płodu dziecka, gdzie tak naprawdę jest to zdiagnozowane przede wszystkim przez wielu specjalistów, no, przyniesie tylko tym dzieciom i tym rodzinom wiele cierpienia i bólu, tak? Musimy zadać sobie jedno podstawowe pytanie. Czy państwo jest w stanie zadbać o to, żeby zapewnić odpowiednią opiekę dzieciom niepełnosprawnym, tak? Bo w tym momencie, jeżeli kobieta będzie musiała odejść od swojego życia zawodowego, państwo musi zapewnić jej odpowiednie warunki na to, żeby ona mogła godnie żyć, tak? I tutaj należy postawić kropkę. Czy jesteśmy w stanie zapewnić tym wszystkim dzieciom niepełnosprawnym podstawową opiekę medyczną? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego skomentowała również Joanna Sekuła, senator Rzeczypospolitej. Dzień 22 października 2020 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym przy pomocy Trybunału Konstytucyjnego dokonano zamachu na podstawowe prawa kobiet. Jedno jest pewne i niepodważalne, większość Polaków z całą pewnością jest przeciwna zaostrzeniu obecnie obowiązującego prawa antyaborcyjnego.